Znajdujemy się w gospodarstwie rodzinnym Hase Farm w miejscowości Barniewice. Nasze gospodarstwo ma powierzchnię około 2000 hektarów. Główne uprawy to zboża, czyli pszenice, pszenżyto, rzepak. Ponadto produkujemy ziemniaki z przeznaczeniem na frytki dla fabryki w Lęborku Farfins Poland. Burak cukrowy i kukurydzę na ziarno. W naszym gospodarstwie od kilku lat wdrożyliśmy praktyki rolnictwa zrównoważonego. Głównymi zaletami rolnictwa zrównoważonego jest optymalizacja kosztów. To jest nasz główny zysk, który jest bardzo, że tak powiem, wyrazisty. Koszty nawozów spadły nam o około 20%. Wynika to z tego, że wszystko jest przeliczone, każde dawki nawozów są dostosowane do każdej uprawy w odpowiedni sposób, w taki sposób, żeby roślina była w stanie przetworzyć całą dawkę nawozów, żeby nie zostawały żadne pozostałości. Optymalizacja wszystkich zabiegów to też bardzo korzystny wpływ na środowisko. Nasze gleby są dużo zdrowsze, w dużo lepszej kondycji, gdyż nie zostały żadne pozostałości w glebie i w roślinach. W naszym gospodarstwie też przeprowadzamy badania gleby. Robione są cyklicznie co 4 lata. Cały areał jest przebadany. Wszystkie zabiegi są wykonywane w oparciu o dogłębną analizę patogenów i zapotrzebowania roślin na nawożenie, więc nie ma żadnych niepotrzebnych zabiegów, niepotrzebnych wjazdów w pole. Zużycie paliwa też jest dzięki temu też niższe, bo niepotrzebnie nie wjeżdżamy z jakimiś zabiegami. W naszym gospodarstwie wprowadzamy szereg nowych technologii. Zaczęło się od technologii rolnictwa precyzyjnego, czyli zainstalowania systemów GPS, które prowadzą nam precyzyjnie prowadzić maszyny oraz dawkować nawozy w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej dawce w oparciu o analizy gleby. Ponadto w ostatnim czasie wprowadziliśmy mapowanie pól z zdjęć satelitarnych, które też pomagają nam w optymalizacji zabiegów. Gospodarstwo rolne to jest swoisty biznes, w którym trzeba zawsze wszystko planować. Opieramy się na biznesplanach. Wszelkie zasiewy, wszystkie zabiegi są u nas planowane z wyprzedzeniem. Wiadomo, że wszystkiego nie uda się zaplanować, bo pogoda rozgrywa swoje karty, ale staramy się zawsze, żeby wszystko było policzone, żebyśmy wiedzieli, w jakim miejscu, ile wydaliśmy pieniędzy, też po to, żebyśmy osiągnęli na końcu zysk. Moim zdaniem rolnictwo zrównoważone to jest jedyna słuszna droga, gdyż pozwala to wyprodukować zdrową żywność w odpowiedniej ilości, tak żebyśmy dali radę wykarmić cały świat. Warto pogłębiać wiedzę na temat rolnictwa zrównoważonego. Ogrom wiedzy znajdziemy na ASAP Akademii na stronie www.